Witam serdecznie, Magdalena Zalewska. Zapraszam na Dialog Biznesu, magazyn dla przedsiębiorców organizowany przez Instytut Libertatis. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę Państwa tutaj gościć w naszych skromnych progach Kancelarii Gawroński & Partners. Ja się nazywam Maciej Gawroński. Jestem radcą prawnym. No i z przyjemnością opowiem o kancelarii. Kancelaria Gawroński & Partners to kancelaria niezależna, założona w 2017 roku przeze mnie z koleżeństwem i z innymi partnerami. Zajmujemy się sprawami, no przede wszystkim doradzamy biznesowi i zajmujemy się sprawami dotyczącymi technologii, regulacji, sporów, sektorów takich regulowanych jak bankowość i finanse, jak energetyka, ale też szerzej sprawami korporacyjnymi. No i zajmujemy się takimi sprawami, które mają też pewną nośność. I znowu dotyka dotyczącego, tylko tyle. Dotyka zagadnienia. Co to jest? Dlaczego się przyjmuje do rozpoznania? Bo jest zagadnienie prawne? Tak. Zespół nasz składa się z 10 osób. Wydaje mi się, że ma dobrą reputację na rynku, żeby nie powiedzieć w tych właśnie obszarach takich jak technologia, jak sztuczna inteligencja, jak ochrona danych, także teraz jak spory, ale i bankowość, finanse, zamówienia publiczne. No to są te sprawy, w których jesteśmy firmą, do której należy iść po dobrą poradę prawną. Też pierwiastek młodzieżowo-dziecięcy, Soul Calibur, FIFA i coś, co mam nadzieję, że nikt tu nie gra, bo to bardzo dużo czasu zajmuje, czyli Horizon. Nasza najnowsza publikacja, książeczka o pisaniu pism, tutaj pokazuję Państwu do kamery, no zbiera bardzo dobre recenzje już od coraz większej ilości osób i szczerze polecam, ponieważ to nie jest tylko książka dla prawników, jest to książka dla każdego, który chciałby no, rozważyć pewne zasady efektywnej komunikacji na piśmie, bo o tym właśnie piszę. Naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Maciej Gawroński. Witam serdecznie. Witam, moja ulubiona radiowo-telewizyjna pani redaktor. Bardzo mi miło, mecenasie. Na początek chciałam zadać o początki biznesu. W naszym dialogu biznesu zawsze szukam odpowiedzi na pytanie, jak to jest, że stałem się przedsiębiorcą i od czego to się zaczęło w tym roku? Urodziłem się w 1973 roku. To całkiem niedawno. No, czy to był dobry moment? I tak jak mówił mi jeden kolega, dlaczego, prawda, odniósł taki sukces, to on mówi, zawsze miałem smykałkę do biznesu. Nie dodał pewnych okoliczności dotyczących jego rodziny, ale tak, natomiast jak to się stało, że prowadzę kancelarię własną? Własną kancelarię. No, wynika to w części z tego, że przedtem prowadziłem cudzą kancelarię, a nie wiem, i z tego, że już tak naprawdę tej cudzej kancelarii prowadzić nie było sposób. Mhm. Potem próbowałem pracować i współpracować z inną kancelarią, bo do której zostałem zaproszony. Wyszło na to, że jednak najlepiej na swoim, czyli krótko mówiąc, może ten biznes wynika z niekompatybilności. No, bardzo śmiałe. Znaczy, to nie jest tak, że pączkowało kiedyś od studiów, będę kiedyś miał własną kancelarię. Ja całe życie się bałem, że nie będę w stanie zarobić na własne utrzymanie. Naprawdę? Tak, tak. To była moja wielka i do dziś tak mam, tak naprawdę. To jest mój największy strach, to jest co będzie jutro. Nie wiedzieć czemu, no bo prawda, tego jutra tam jest skończona ilość. Mhm. Jest też dziś. Mhm. No to tym bardziej takie myślenie o tym, żeby zostać przedsiębiorcą, to jest jeszcze większe ryzyko, no bo mamy etat, jest miło, mogę być prawnikiem, prowadząc kancelarię w in-house, mamy różne wiele możliwości i nagle jednak decyduje się na coś, co jest ryzykiem i to nie jest bezpieczne miejsce być przedsiębiorcą. Z nerwicą lękową prawdopodobnie mam apetyt na ryzyko, więc pytanie, jak wygląda tutaj ten cykl hormonalny związany z tym, prawda, z tym, czy tym z uzależnieniem, ale no to faktem jest, że to ryzyko przedsiębiorcy podejmuje, ale też nie jest też tak, żebym je podejmował w sposób zupełnie pozbawiony racjonalności i podstaw, dlatego że ja miałem taką jednak dość wygodną drogę. Mhm. To znaczy, najpierw było najgorzej, to znaczy pracowałem u mamy, a potem się zorientowałem, że niewolnictwo jest zabronione. Z niewolnika nie ma pracownika. Jest i znalazłem, prawda, pracę na rynku. Mhm. Potem mnie przeniesiono do Warszawy, więc znowu
jakby poza moim tym. Nie musiałem podejmować tej decyzji, a nawet w pewnym sensie dobrze, bo uciekałem z jakichś tam towarzyskich względów. Mhm. Następnie znowu zostałem przeniesiony, zaproponowano mi przeniesienie do kancelarii niezależnej, więc też właściwie dostałem to podane na tacy. No potem, zacząłem, jak już się tam zacząłem dusić, to okoliczności pozwoliły mi spostrzec, że ktoś zaczął pracę w międzynarodowej kancelarii, mój znajomy zagraniczny, i też jak napisałem do niego jedną wiadomość na LinkedIn, doszła odpowiedź: Maciej, we need to talk. I w ten sposób założyłem kancelarię międzynarodową w Polsce. No a potem, jak już zacząłem się dusić w tej kancelarii, no to jak to jest takie powiedzenie, jak to było po angielsku, be careful what you are wishing for, czyli uważaj, o co prosisz. Tak. Bo tak sobie myślałem o tej złotej klatce, no i los, że tak powiem, dał mi takiego kopa, zakończyłem współpracę z tą kancelarią. No i właśnie stąd się wziął koniec końców ten własny biznes. Mimo tego, że byłem do niego namawiany już dość długo przez różnych znajomych, klientów. No z tego, co słyszę, na razie można powiedzieć, tak trochę obok gdzieś to wszystko szło. Natomiast pytanie brzmi następująco. Czy to jest trudny biznes dzisiaj, prowadzenie kancelarii? No ja mam wrażenie, jadąc, że bez nazwisk, tak? And parents and coś tam, różne są takie połączenia bardzo ciekawe. Ludzie się łączą, ludzie robią bardzo wiele kancelarii, jest tego dużo. Takie jest moje wrażenie oczywiście. Czy tak jest rzeczywiście? Czy to jest trudny biznes? Czy ta konkurencja jest duża? Na pewno jest to biznes bez względu na to, jak dobry jesteś w tym, co robisz, w tym sensie trudny, że wysysający. Nie znam prawnika i bardzo mało tam badania jakieś były wykonywane, takich kancelaryjnych w szczególności, który by zachowywał tą równowagę między pracą a życiem osobistym, prywatnym. Dlatego, że no, to nie jest tak, że możesz sobie dozować, to zawsze wszystko albo nic, nie wiesz, który klient... komuś powiesz nie, to już więcej do ciebie nie przyjdzie, prawda? Mhm. Poza tym oni mają realne problemy. Więc z tej perspektywy to na pewno jest biznes trudny. Równocześnie z perspektywy, trudno mi powiedzieć, jak to jest trochę u normalnego prawnika. Ja w pewnym sensie przez całe życie, będąc właśnie przerażony tym, że się nie utrzymam i tak dalej, no to starałem się skakać do przodu, prawda? Mhm. Czyli być zawsze tym... jak to się nazywa? Jak chcę podnosić rękę? Prymusem. I tutaj dalej tak robię, czyli ja mam obliczoną strategię na budowę długofalowej marki firmy i osobistej. I nawet z tego powodu ta możliwość rozpoczęcia działalności samodzielnie paradoksalnie dała mi tę możliwość budowy tej marki własnej przez tworzenie rzeczy, które jakby dzielenie się swoimi przemyśleniami, powiedzmy, bo poprzednio ugrzęzłem w zarządzaniu i też nauczyłem się przez bardzo twarde lekcje, że delegacja, czyli ta sztuka delegowania, to jest wszystko bujda. Jeżeli coś zdelegujesz, to prawdopodobnie ludzie albo czegoś nie zrobią, jeżeli to zrobisz oczywiście z niewłaściwymi ludźmi, albo jeszcze gorzej, ty będziesz myślał, że zdelegowałeś, a oni tak naprawdę czekają po to, żeby ta odpowiedzialność potem... Bardzo ciekawa teoria. Potem w mniej lub bardziej celowy sposób z nią wrócić. To ciekawe, czy tak jest w każdym biznesie. To może na inny program. Bardzo, bardzo ciekawy wątek a propos tego delegowania zadań i tej odpowiedzialności. No okej, okay, ale tak jakbyśmy jeszcze poszli tym torem tych plusów, tych blasków. No bo ja rozumiem, że zostaje się przedsiębiorcą nie tylko dlatego, że tak życie pokierowało i takie były wybory, ale jest jeszcze coś takiego, co napędza. No to co to jest w tej konkretnej mnie branży? Mnie frustracja oczywiście. Nie, dzisiaj naprawdę mamy bardzo ciekawy przypadek, robi nam się. Znaczy, ta frustracja, że nie będę najlepszy i że nie utrzymam rodziny, to rozumiem? Jest jeszcze, na przykład, to nie chodzi o dotycząca mnie, tylko jakby taka nie do końca zgoda na rzeczywistość. Prawda? O właśnie, i misja jednak. No to można tak to nazwać. No nie bójmy się tego słowa, chyba jakaś misja. Chociaż staram się unikać. Mam takie czasami, prawda, te megalomańskie... No, nie każdy powie, że czasami, ale mam takie myśli o tym, jak poprawić świat, jak coś. Potem mam myśli, jak bardzo świat jest niepoprawny, prawda? I rzeczywiście to się dzieje. I to też ma jakby wpływ na to, co tworzę. No, coś tam tworzę, tak? Pracuję, uczyłem swoich ludzi. Teraz mam nadzieję, że jakby może trochę też
pokażę to swoje, pokazałem te nasze przemyślenia szerszemu, szerszemu obszarowi, większej ilości ludzi. Problem polega na tym, że jak się pracuje dla klientów, to to jest super fajne, natomiast w którymś momencie robienie dobrej roboty dla różnych ludzi powoduje, ta robota staje się jakby trochę powtarzalna, nawet ja nie lubię powtarzać, wolę robić coś nowego i to też jest trochę dewiacja, prawda? No. Nie. To dobrze. Nie używa takiego słowa. Po prostu strateg, wizjoner, idealista, pewien typ osobowości, który akurat tutaj znajduje ujście w tym konkretnym przedsiębiorczym zawodzie. Może tak wszystko być. Wszystko się zgadza. Może tak być. Jesteśmy w normie. To dobrze. Tak to stawiam. To dobrze. Mecenasie, no to chwila rzeczywiście, bo mówimy o tym, co napędza przedsiębiorców, co też jest takim tą radością, to dzielenie się wiedzą. To sukcesy są radością. No właśnie. Jednak jest ekscytacja ze sprawy, jest ekscytacja z pokazania, to my, prawda? Tak. Też jest, na przykład świetna jest ekscytacja i taka radość, emocje, kiedy się ma dobry zespół, kiedy można dzielić nawet właśnie to, że przychodzi tam piątka, to jest też coś takiego, co niezwykle sobie cenię w moim obecnym zespole, najlepszym, z jakim w ogóle dotychczas pracowałem, a jednak kilkaset osób było, z którymi pracowałem. Tak. A to fajne, taka umiejętność też celebrowania sukcesów. To jest taki zawód rzeczywiście, jak pan wspomniał, że no, żyje się sprawą, żyje się czymś. To jest właśnie, że wychodzę o 16, zamykam laptop, jutro, pomyślę o tym jutro, nie? To jest chyba niemożliwe, więc się żyje sprawą, jak jest fajny finał, to jest też celebrowanie, potem. A potem taki spadek, depresja i kolejna fajna długo, sprawa? U mnie jest tak, że jak długo nic się nie dzieje, tylko ewentualnie, jak są pieniądze, no dobrze, ale jak jest długo nic się nie dzieje, prawda, nie ma jakiegoś tego spektakularnego boom, to ja odczuwam taki niedosyt adrenaliny. Nie wiem, czy czegoś do adrenaliny. Wszystko się zgadza. Taka ta adrenalina dla prawnika. Okej, okay. No to teraz ja chciałam zatrzymać się chwilę nad tym dzieleniem się wiedzą, bo rzeczywiście bardzo dziękuję, dostałam ci piękną książkę, jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze. Na dole jest ten tytuł właściwy. Czyli książeczka o pisaniu pism. Tak, to jest jakby szyk tego tytułu, jest kompromisem z wydawnictwem. Okej. Okay. To jest Kluwer Polsk. No bo to tak można powiedzieć, że po tytule ja bym zaryzykowała tezę, że to jest książka dla laika. Może no być, jest, prawda? Tak. Przecież nie zawsze jak piszemy jakiekolwiek pisma, no to musimy kontaktować się z prawnikiem, więc myślę, że to jest takie fajne też kompendium, jeżeli ktoś... Takie padły również opinie na temat tej książki. Ja tylko po tytule na razie, ale tak wydaje mi się, że jest taka bardzo przyjazna i otwarta, a my przecież piszemy masę pism różnych jako ludzie, tak? Komunikujemy się... Do urzędu najgorzej. Werbalnie to komunikujemy się na piśmie. Lub za przeproszeniem mową, prawda? Jeżeli to jest mowa, to jest również komunikacja pozawerbalna. Natomiast jeżeli się komunikujemy na piśmie, to już jest komunikacja w tym sensie wyłącznie werbalna, że to jest komunikacja werbalna i graficzna, powiedzmy. I jedna rzecz to jest pisanie pisma, druga rzecz to ta druga część, czyli komunikacja w sporze. To zazwyczaj spór, no, sama nazwa wskazuje, to jest jakiś konflikt, mamy jakiś... Kotarbiński podobno twierdził, że to jest, jak to jest, kooperacja negatywna, a to mój tata tak ładne. Mówił, to nie sprawdzałem. Bardzo ciekawe. To tak jak mamy 5 różnych rodzajów rozwiązania konfliktu, prawda, bo możemy unikać konfliktu. Niektórzy twierdzą, że jest to już rozwiązanie konfliktu. Albo na przykład ulegać w konflikcie, też jakiś tam sposób. To są mediować konflikt, negocjować konflikt. No jest wiele możliwości. Walczyć odradzam w konflikcie, walczyć. Odradzam. Ale my najczęściej walczymy w konflikcie. To jest najprostsza taka, jak jest konflikt, są emocje, jest walka. To jest moje, to jest twoje. W tych konfliktach, w których my uczestniczymy, ten element walki i ta część jest, no, zajmuje najwięcej miejsca, bo tam jest mało przestrzeni na negocjacje. Mogło być inaczej, ale z różnych względów takie mamy uwarunkowania kulturowe po prostu. No bo ktoś chce, idzie do sądu albo do prawnika i chce wygrać. No po Natomiast to jest też pytanie, chce wygrać. Sposób, nie chce. W jaki sposób? No właśnie. I jak prowadzić ten spór, czy go prowadzić merytorycznie, czy go prowadzić jako spór totalny, nie mylić z totalną opozycją. Przepraszam. Nie no. Natomiast to, do czego my byśmy tam gdzieś zmierzali, to żeby prowadzić ten spór merytoryczny. Chociaż wiadomo, że tam
w praktyce szukamy rozwiązań efektywnych. One mogą być różne, ale to my tu o sporach. No, tak chciałam zapytać, bo to są właśnie blaski, czy to są cienie tej pracy, bo dużo jest emocji. Ja jestem taką, to zależy. To jest obciążające, może być, czy nie? To zależy, bo właśnie mam taką huśtawkę nastrojów na temat sporów, bo ja byłem prawnikiem od sporów, zostałem prawnikiem od technologii, potem od RODO, nie? Mhm. Teraz znowu, chyba od sporów. I nie lubiłem, i trochę nie przypadam też za chodzeniem na salę rozpraw, bo tam jakby nie lubię, jak ktoś mi mówi, że ja mówię, nie? A nie ktoś mi mówi. No przecież. Tak? Natomiast jest też tak, że są takie spory, które są niezwykle inspirujące, albo w tym sensie są potrzebne. Oczywiście nie wszystkie z nich, nieduże, bo znam takie okropne, które też prowadzimy i powiedziałem na przykład, spory wspólników to jest coś strasznego. Mhm. I od razu jednemu mojemu klientowi powiedziałem, że będzie okropny. I jest okropny. Mhm. Natomiast są też takie, gdzie na przykład dyskutujemy o wartościach podstawowych, jak nie tylko wolność słowa, ale to, co za tym idzie, czyli jakby suwerenność, prawo do informacji rozumiane jako jakby prawo do podejmowania decyzji, no nie ograniczyć, zakaz cenzury, takie rzeczy. Tak. Takie też. Idowe, bardzo, bardzo ciekawe, idowe przesłanki. No dobrze, no to w takim razie, tak z tego co słyszę, to zawód przyjemny, aczkolwiek trudny w pewnych aspektach. Ja nie wiem, znowu są przeróżne zawody prawnicze. To jest tak, że ja prowadzę kancelarię o jakimś takim specyficznym profilu. Problem w tym zawodzie polega też na tym, że jest skalowalność jest ograniczona. Mhm. Bo skalujesz można trzy sposoby, zdaje się. Tak? Jedno to ludzi, drugie to śrubowanie wynagrodzenia. No, to jest ten kompromis. Tu cię właśnie rynek blokuje. Chociaż też jest tak, że są inne stawki, inne wynagrodzenia, kancelarie pracujące dla polskich klientów, albo inaczej płacą polscy klienci, a inaczej płacą międzynarodowi. I to nawet nie ma. I to jest okej, dlatego że jakby inna jest wartość. Międzynarodowy płaci za pewną, za dużo rzeczy, których nie wie też i nie może sam załatwić, więc jest okej. No i jeszcze jest taka trzecia opcja, to są tak zwane success fee. Ale to jest ryzyko i trzeba do tego podchodzić mądrze, bo to też może zniszczyć, jeżeli się nabierze dużo takich spraw, prawda? No to już jak się dużo, to jeszcze pół biedy, bo jeszcze może się okazać, że któraś wypali. Ale jak się nabierze za mało i się poświęci za dużo, to jest właśnie to pakowanie tych wszystkich jajek do jednego koszyka i taka duża inwestycja życiowa. A co jest takim wyzwaniem, myślę, z punktu widzenia właśnie przedsiębiorcy prawnika, tak? Czyli nie już samej jakby materii tego biznesu, ale jakby takie największe bolączki przedsiębiorcy. To jest gorzej niż pułapka średniego rozwoju, bo to jest mikroprzedsiębiorca w większości przypadków. Tak. Ktoś, kto musi zrobić wszystko i jakby mnie nawet w tej kancelarii międzynarodowej uczono, że jesteś sukces. Osiągasz sukces, jak masz wrażenie, że na nic nie starcza czasu, jesteś załamany i musisz robić wszystko. Bo to jest właśnie ten sukces partnera. Tak sobie myślę, co za perwersyjna, naprawdę indoktrynacja. Trochę to prawda, to znaczy, bo masz za mało zwykle środków, żeby mieć, prawda, ten zestaw ludzi, którzy by za ciebie zrobili jakby w pełni planowanie, rozwój organizacji, rekrutację uprawników to jest zawsze słaba. Zresztą w ogóle ja uważam, że procesy rekrutacyjne nie są najlepsze na rynku. Marketing, no i to wszystko, na przykład takie rzeczy, najlepszym marketingiem, no, ja już do tego doszedłem, właśnie dobra książka tak naprawdę. No tylko to jest też duży nakład inwestycyjny i do końca nie każdy dojdzie i też jest pytanie, prawda, co masz? Jaki masz materiał ten wsadowy? Więc jest, no i też wyróżnienie się na rynku. No ja jestem na tyle szczęśliwy, że udało mi się wyróżnić na rynku odpowiednio wcześnie. Albo nie, na razie, no w każdym razie jestem wyróżniony na rynku, tak? Więc jakby dla mnie jest trochę łatwiej, ale to już się nauczyłem tego i tym torem idę od podstawówki, to znaczy jak się na pierwszych lekcjach i na początku, w pierwszym półroczu, prawda, zdobędziesz dobre stopnie, to potem możesz jechać na opinię. Świetne. Natomiast najlepsza rzecz, i tutaj trochę zmienię,
Ja jestem trochę aspołeczny. Mój jeden z takich najbardziej cenionych, mądrych klientów mówi, że jestem socjopatyczny, ale nie, uważam, że przesadza. Natomiast, najlepsi konsultanci pracujący w sektorze usług profesjonalnych, w tym prawnicy, są ci, którzy dysponują siatką kontaktów i są osobami właśnie społecznymi. Ponieważ tak naprawdę to jest sztuka komunikacji. Ja uczę, jak komunikować na piśmie i tak dalej, a tak naprawdę taka osoba potrafi dużo rzeczy załatwić. Trochę tak jak PR-owiec. Mieliśmy ostatnio taką rozmowę, że to jest budowanie po prostu relacji nieustanne i w ten sposób napędza się interes, tak jak networking, tak jak bywanie, chodzę, tak jak wszędzie w tej branży. Tak, że... Faktem jest, że ja mówię o rzeczach, o tej tak uczą, ale ja nie mówię, że z doświadczenia, bo akurat tego tak za dużo nie mam. No. Trochę mam, ale tak, raczej właśnie ja tam wolę sobie gdzieś usiąść, najlepiej weekend, bo wtedy nie dzwonią i tam wtedy sobie w sobotę odpoczywam i sprzątam, a w niedzielę, prawda, jak ten dzięciołek. To nie jest do końca definicja przedsiębiorcy, no, ale założyłem startup. Jakże? Good Data Protection Standard. Pięknie. To jest taka firma, która z półautomatyzacja ochrony danych osobowych. No, bardzo dobry koncept. Troszkę, no, ale sfinansowany z pieniędzy moich i jednego kolegi, więc gdzieś ta dyszka spowodowała, że tego marketingować nie bardzo jest jak. Ale ma klientów i rzeczywiście dostarcza to rozwiązanie polegające na jakby zarówno po prowadzeniu za rękę w tej ochronie danych dla MSP, jak i w uporządkowaniu właśnie ochrony i umiejętności tego, że jak się coś zepsuje, to będzie można, nie będziemy wiedzieć kto, to można nacisnąć przycisk i się to wydrukują różne informacje. Będziemy wiedzieć, że jesteśmy zgodni w jakimś tam, na jakimś poziomie dojrzałości. Natomiast no, mi w którymś momencie zabrakło takiej pary osobistej, żeby to w dalszym ciągu samemu prowadzić. I teraz weszliśmy w spółkę z inwestorami i też firmą informatyczną. Oni mieli pewien swój pomysł, też ciekawy, taki informatyczny. I to wszystko miało sens, natomiast na samym końcu kwestia, no trzeba by było włożyć w moim zdaniem jeszcze sporo pracy takiej, no częściowo uświadamiającej rynek, ale tak naprawdę bardziej budującej, trochę jak z taką książką, budującej taki rodzaj konsensusu na jakimś poziomie, żeby to było, że były to rzeczy przydatne, z których przedsiębiorcy uzyskują korzyści, co tam jest, prawda, żeby też o tym wiedzieli, no i prawda, więc w dużej mierze marketing. No tak, ale rzeczywiście, czyli RODO dotyczące, no to są takie kwestie, RODO, które... Tak, ale to RODO się przekształca w ochronę informacji. Tak. I ochronę know-how, czyli tajemnice przedsiębiorstwa. I tak takie rzeczy należy promować, sprzedawać i wyjaśniać. No to czego można życzyć takiemu mecenasowi, który dzieli się wiedzą, inwestuje w startupy, tak podsumowując, ten biznes gdzieś po prostu się wydarzył. No to bardzo ciekawe rzeczy. Można najlepiej było życzyć, żeby państwo polskie oddało sprawiedliwość jednemu z moich klientów. Okej. Okay. Go trzymało w niewoli bez oczywiście wyroku i bez aktu oskarżenia. Ja nie lubię karnego, a tak wyszło przez 3 lata. I oddało mu pieniądze, prawda? A tych pieniędzy tam jest dużo, dużo pieniędzy, no bo to już spowoduje, że prawda, będzie tam pewne sukcesy. Nie jest źle, ponieważ już jest uwolniony ten nasz klient. Ale to jest jedna rzecz. No należy mu życzyć tego, żeby Polska się rozwijała, i w takim dobrym kierunku w zakresie tych instytucji prawnych i takich struktur naszego społeczeństwa. Bo jak tak będzie, to my sobie pewnie wszyscy poradzimy. Teraz tak trochę holendruje, to mnie troszkę martwi. I ta ewolucja poglądów, no nie, to nie jest rozmowa o charakterze politycznym, ale ona jest bardzo ciekawa. Chętnie bym o tym porozmawiał kiedyś właśnie jakimś takim przy innym trochę może stole. Natomiast czego? Umiejętności spędzania wolnego czasu. O,
no, można skończyć pięknie, kulturalnie i tak work balansowo po prostu, czyli życzę umiejętności spędzania wolnego czasu w otoczeniu miłych ludzi albo z rodziną. Z rodziną, czasu dla rodziny. Tak jest, to tego właśnie życzę. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Dialogu Biznesu oraz do śledzenia nas na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Do zobaczenia.